Jesteśmy z powrotem. Teraz powinienem łapać legendarne ptaszki, ale wiecie co, ja bym chciał tak strasznie wyjść sobie do undergroundu, tylko że nie ma sensu jeszcze, bo nie mam jeszcze nationala. Muszę te... ptaszki, Jezus Maria, co ja gadam. Muszę złapać te regionalne wszystkie... no... duszki. Bo to są duszki chyba, nie? Jak się łapało je? Zaczniemy może od tego pierwszego. Czy ja już mam je odblokowane w ogóle? Zaraz zobaczymy, czy to się tutaj robi. Bo nie pamiętam szczerze. Surf. I tam się chyba wyskakuje, nie? Sajdak. No nie, nie bij mnie. Ja nie pamiętam, czy one tutaj uciekały, czy tutaj można już złapać było, czy w ogóle one tutaj były. Sajdak, bij pretzla. Nie ma żadnego bicia pretzla, panie. Jest i on. Teraz pytanie, czy ja już będę z nim walczyć, czy... uciekł przed Psydakiem. Tak, uciekam. Cieniak. Sam jesteś cieniak. On tu ucieknie, czy mogę z nim walczyć? Ucieka, nie? Go to Jubilife City and get the marking mark pocket tech. Pocket. Aha, powiedział i poszedł. No. Take care. Nigdy nie lubisz roaming legendary. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Ja pamiętam w pierwszej generacji tak było. Pamiętam, jak ja byłem w ogóle zaskoczony, jak w pierwszej generacji znalazłem nagle po prostu tego. Jubilife City? Tak. Od razu mi wpis robi, ale i tak sobie wezmę już tego marking mark pokecza. A zrobił mi wpis do Pokédexu? Ty, jest, rzeczywiście. W Goldzie i w Silverze, tak. Gdzie się łapało legendarne psy. Tyle, że go nie ma. No nie ma go. Nie masz tej apki? Jubilife TV, to nie. Gdzie jest Pokecz? A, czy tam mnie już tu wpuści? Tam była dalej. Pokecz kompany. Zaraz zaznaczymy. Pani Mida? Dzieciak spamuje resetami gry? Nie zwróciłem uwagi. Memopad, a ja nie chcę memopada. Marking map, o właśnie. To mogę włączyć sobie tego markinga. Który to będzie? Ale mam liczbę kroków. Ue, jeden za dużo. O nie, zobaczcie to. Jeden krok ponad tę normę. O nie. Taint. Fail. Taki fail, że masakra.
Ty jest marking, ok. On będzie co wejście. Reset całej gry, no. Bo jak ja użyję flya, to on się przemieści. Najprawdopodobniej. Dobra, tu powinien być ten drugi, nie? Idziemy zobaczyć. Tak, przemieścił się. Tak jak podejrzewałem. Jeżeli wejdę gdzieś do jakiegoś budynku. Nie, jak użyję flya, jak wchodzę do budynku, to się nie przemieszcza? Nie, czyli po użyciu flya. Dobra, olewam te bery teraz. Nie jestem teraz najważniejsze. Czy mogę użyć rowerka? Jezus Maria, się ci w tym steruje. Ale nie no, resetu już gry nie zrobię. Ale no, tak było blisko, żeby... O, przemieścił się. Nie chcę tu. Tu. Bo już w tej często podmieni obszaru, choć druga opcja nie zawsze. No ale teraz na przykład widzę, że się przemieścił. Dobra, teraz gdzie to było? Tu już? Nie, tam dalej. Nie, to już jestem za daleko. To musi być gdzieś tu, to wejście. Tu, o właśnie. Trochę poleciałem za daleko. Lake Valor. A ja tutaj nie wejdę. A nie, wejdę, bo to jest woda. Mamy tutaj innego? Mamy. Zrobimy save'a. Czym one mogą mnie zaskoczyć? Kion. Zobaczymy, czym mnie mogą zaskoczyć. Azelf. Go, precelek. Nie wiem, Dragon Claw go nie ubije, nie? Nie, ekstra sensory, no dobrze. Zrobimy na pałę rzucanie ultrabolami na próbę. Myślałem, że to tak się skończy. Powinienem użyć... Aha, ja wziąłem mojego Pokemona, który... Skytera schowałem. Skyter ma... O, jest, sobie. Dobra, zobaczmy, czy jest zdzichu mu tak to zrobi. Nie będę chciał się złapać. No, pewnie tak. Zobaczymy, najwyżej zrestartuję grę i wejdę... wejdę do tego. Do gry jeszcze raz i zmienię. Dobra. I zmienię Skytera, żeby był. Zapomniałem o tym Skyterze. Kurczaki, kurczaki. Dobrze, że zapisałem przed. No bo jajko cały czas mam i to dlatego. Nie ma tu Ilki. Jest tylko do Pokémon Company. I teraz tak, ja muszę tutaj mojego Skytera wziąć. Zamiast Dan, to dobra, nie będzie Darude. I teraz bijemy. Chodź, chodź się lać. Zobaczymy, ile będzie potrzeba prób na złapanie go. 50? Można próbować strzelać. Psychik, o nie. Czyli mój Darude może paść.
Ja powinienem go wyewoluować zdecydowanie. False swipe. No, ten false swipe to jeszcze nie ten. Dobra, teraz. 1 HP. I ultra pole lecimy. Teraz 300 różnych rzutów. Psychik spoko. Najważniejsze, że już ma 1 HP. Więc to jest tylko etap czekania, ile czasu zajmie złapanie tego Pokemona. Wyjątkowo szybko. Wyjątkowo szybko dostanie pseudonim. Pseudonim zaproponował Sauer. Za drugim razem go złapałem. Like what? Dostanie pseudonim Rickrolled, który zaproponował Sauer. Jitter. Rick. Rolet. Na boksa. That was quick. Dobrze, i teraz jeszcze ostatnie jezioro. Ostatnie jezioro jest na północy, nie? Tak. You can't use that here. Aha, bo ja jestem w jaskini, to muszę wyjść. I teraz pytanie, gdzie jest najdłuższa droga, w której można wykluwać jajka? Czy ktoś kojarzy może? Gdzie to jest taka najdłuższa droga, gdzie można jechać po linii prostej bez bycia zaatakowanym, żeby móc wykluwać jajka? Drakenu kojarzysz może? Gdzie tutaj jest takie miejsce? Bo ja nie. Ty, może droga rowerowa, to jest niegłupi pomysł. To jest niegłupi pomysł. Wydaje się być ta droga rowerowa najlepszym rozwiązaniem chyba. Bo będę musiał wykluć jajko. Aha, jestem w dobrym miejscu, okej. To musimy się cofnąć. Cutie Lakefront, okej. To jest tu, na północy. Jeziorko, nie. Tam jest jeziorko, okej. Piszmy. I zróbmy to tak samo jak przed chwilą. Ten wygląda jakby miał takie włosy ulizane do tyłu. Idź panie Precelek. I znowu Dragon Claw. Jak się szybko złapie, to znaczy, że cheater. Nie, ten się nie złapie szybko. Tamten to wyjątkowo szybko, no drugi rzut. Już. Ekstrasensory. Ekstrasensory mi nic nie robi. Dobra, i teraz zobaczymy, czy przeżyje mój Darude. Żeby móc użyć False Swipe'a. Żeby mi Darude nie ubił na hita, nie? Jeszcze raz, amnezja. Okej. Dobrze. To psychik już spoko. No to rzućmy. Jakby był critical catch, to już w ogóle by było dopiero cheaterstwo, wiesz, Drakenu? Tak, bez critical catch, a to nie jest cheaterstwo. Ale na przykład Sauer też się chwalił, że strasznie szybko udało mu się złapać Regice'a na przykład, nie? Ja powinien zmienić Pokemona, bo w razie co Darude mógłby, jak
jakby on się jakimś dziwnym cudem uleczył, to Darude przynajmniej mógłby jeszcze ewentualnie go troszeczkę dobić. Na legendach chyba nieraz nie wiem, Critical Catch, o co w ogóle ta mechanika weszła. Ja na pewno nie, na pewno nie. Ja w ogóle Critical Catch mam bardzo rzadko, w ogóle w tej grze to Critical Catch miałem może 4-5 razy. W Let's Go Pikachu i Eevee miałem dużo Critical Catch, ale tam jakby to było... Chociaż nie, w Sword i Shield miałem trochę więcej Critical Catch. No. Tak, tam miałem. No, z tym już nie widzisz, nie będzie tak łatwo Drakenu. Postgame miałeś item, który zwiększał szansę na crita, tak. Tak, rzeczywiście. Ale w raidach chyba nie było critical catcha, nie? W raidach była zawsze taka sama animacja powiększenia tego pokebola i rzucania w niego. Nie, animacja była jak się wyskakiwało i robiło się Dynamax. Szanse są! W raidach nie ma critical, no właśnie. Ależ by tracę tych ultraboli. No i to jest właśnie to, nie? Teraz będę używał jakiegoś, nie wiem, timer ball jest, że im dłużej się rzuca, tym większa szansa jest na złapanie. Szansa na szympansa chyba, no. Trochę to potrwa niestety. Tak jak ten pierwszy wyszedł wyjątkowo szybko. Tak to już 20 pokeboli i co i nadal nic. Dobrze, że w ogóle rzucanie jest takie w miarę szybkie, bo inaczej to by trwało strasznie długo, nie? Ale tak przynajmniej od razu rzut nie wchodzi. Normalnie jakbym robił rajda w Pokémon Go, nie? Wy też macie tak zawsze, że jak były te trzy takie potrząśnięcia pokebolem i on wyszedł, to już mieście takie, a dobra, to teraz już będzie częściej wchodził. Takie jest wrażenie, że on już jest zmęczony tym łapaniem, to teraz będzie większa szansa na to, że będzie w końcu w tym pokebolu na stałe. Nie, precelek mi zaraz padnie, nie padnie precelku. Próbowałem go uśpić, nie mam czym go uśpić. Bez siostrzeczek to chyba nielegalne. No, raczej tak. Nie mam czym go uśpić, nie mam stun spora. Nie przygotowałem się aż tak dobrze. W ogóle mam jeszcze jedno jajko ze sobą, nie? Zamiast mieć te pokemony. Są żniste bluzgi rzucałeś? Są żniste bluzgi, to nie, to ja nie. Ja jestem cierpliwym człowiekiem, jeżeli chodzi o łapanie. Ja pamiętam, że Rayquazę łapałem tak długo, że chyba 2 godziny to trwało. Chyba na 2 posiedzenia normalnie. Ale w końcu się złapie, nie? Czasami wystarczy reset gry, 2 rzuty i nagle jest. Zazwyczaj po tych bluzgach 3-5 rzutów się łapały, no to bluzgaj teraz na niego. Bluzgaj, Drakeno. Liczymy, po ilu rzutach się złapie po twoich bluzgach. Jak tak? Jak mówisz, że ten sposób działa? Special defense won't go any higher. Nie też możesz mieć tego special defense'a. A to musi być świetnik z tymi ultrabolami porzucanymi wszędzie po tej jaskini w takim razie. Będzie być na końcu, że płacisz. Czy ja właśnie użyłem ataku? Przez przypadek, przepraszam. Powinno być tak, że na końcu jest, że płacisz 1500 pieniędzy za posprzątanie syfu, który zrobiłeś. To nie zadziała przez streama, it's not effective, ale no musiałbyś spróbować, no zobacz, aż przez przypadek go po prostu ubiłem. Znowu szybkie palce weszły, nie? A spoko, zaraz go doprowadzimy do takiego stanu znowu. I złapiemy w końcu, o, tego pana, tego tu.
Fez Abuton, a to jest takie strasznie czerwone. Najwyraźniej na ciebie bluzgi zadzielone, niko nie. No, ja zrobiłem po prostu rage quita po bluzgach i to wszystko dlatego tak wyszło. Najpierw to, że po resecie resetują też mu się statystyki chyba, nie? Już nawet nie mówię tylko o życiu, żeby nie było. Więc tym bardziej. A może by byłby shiny, to już w ogóle bym łapał w Master Balla. Nie, wątpię też. Jakby zmienili to, że on ma stałe staty, to by było słabo. Panie Darude, zapraszam. Nie będę go zmieniać, bo widzę, że on się nie leczy, ten Fox. Amnezja. Dobrze, i mamy. 57 Ultra Boy. No to druga tura łapania. Darude mocno brywa, ale Darude nie ma 60 levelu jeszcze też dlatego. Shiny Hunt byłby bardzo wydłużony wtedy, bo zapis musiał być mniej więcej w momencie, kiedy się go widzi pierwszy raz. No. I po wczytaniu musiałby się też nowo pojawiać, nie? Natomiast po wczytywaniu jakby wszystkie te rzeczy się resetują. Może i dobrze. To by było jednak zbyt hardkorowe chyba, moim zdaniem przynajmniej. Gdyby była taka zasada. Almost head it. O, Darude. Żebym nie był smutny, zostało mu 1 HP. Ja będę niesmutny, jak złapię się tego Pokemona, mój drogi. Darude fainted. Tak, nie ma Sandstorm. Ale ten, czy to znaczy, że od razu jest cienki? Chyba nie. Dobrze, że w ogóle miałem Ultra Ball, nie? Bo gorzej by było, gdybym w ogóle wszedł tutaj do walki bez przygotowania się w jakieś pokepiłki. Podziwiam ludzi, którzy wybierają odpowiedni kolor Pokebola do odpowiedniego Pokemona podczas jego łapania. W tym również do łapania legend, na przykład Kyogre'a łapać w Great Balla, to jest, nawet nie wiem, czy to nazwać mogę szacunkiem, czy raczej szaleństwem. Ale są tacy ludzie, którzy dopasowują, tak zwany matching ball to się nazywa, nie? Dopasowują kolor Pokebola do łapanego Pokemona legendy lub w ogóle do łapanego Pokemona. To są dopiero hardkorowcy, naprawdę. Masakra. Ja kiedyś z nudów na emulatorze próbowałem tak robić, bo wiecie, mi tak dałem sobie spokój. O, a kto dopasowywał, nie, kto łapał wszystkie legendy w... Chyba na jakimś 3DS-ie, to nie był czasem Kuraś? Albo Kondziu? Który chyba wszystkie nawet shiny legendy próbował opać, robił shiny hand legend w jakiejś grze i na Discordzie się jeszcze chwalił, ale już nie pamiętam, kto to był. Dobrze, w Dynamax Adventures są też opcje na shiny różne. To też by było też hardkorowo, jeżeli ktoś by na przykład postanowił, że wszystkie chciałby złapać, ale pewnie są tacy ludzie. Skoro ludzie robią shiny hand startera, no to są pewnie tacy, którzy shiny huntują również wszystkie legendy w Dynamax Adventures. I to już jest szaleństwo. To już nie jest podziw, to już jest szaleństwo. W ogóle robienie shiny hunta to jest drobne szaleństwo. Chociaż te shiny hunty robią się coraz łatwiejsze. Czy jestem takimi shiny huntami jak kiedyś. Kiedyś to trzeba było się naprawdę napracować dosyć konkretnie. Jest trochę łatwiej.
Zwłaszcza najłatwiej było w Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Tam wystarczyło 30 Pokémonów tych samych złapać i była tak ogromna szansa na Shiny Hunt, na zdobycie Shiny Pokémona w trawie. Jeszcze one w trawie się pojawiały, więc już w ogóle nie trzeba było do wszystkich podchodzić, że już chyba łatwiej w żadnej grze Pokémon nie jest. I mówię tutaj o grach, które są na konsole, bo Pokémon Go to jest zupełnie inna rozmowa, nie? Gdzie po prostu idę i nawet nie łapię Pokémonów, a łapie mi się 15 Shiny Shinxów. Jak na tym community day, którego ostatnio. Shiny na początku był czymś unikatowym, teraz masz tyle opcji, tylko że każdy gracz może mieć łatwo Shiny Poxa. Tak, wystarczy tylko chcieć. Tak naprawdę wystarczy tylko chcieć i tego Shiny się w końcu złapie, nie? Wystarczy sobie postanowić, od dzisiaj chciałbym złapać sobie Shiny Pokémona. Dążyć do tych rzeczy, które tam są w opisach. Pozbierać te odpowiednie abilitki, itemy i tak dalej. I rzeczywiście można go zdobyć. A już tak jak mówię, Shiny Hunt w Pokémon Let's Go Pikachu Eevee to jest już naprawdę Easy Hunt, nie? Easy Hunt. Dobrze, no ale próbujemy dalej, póki mam jeszcze Ultra Bole. Myślicie, że wytracę wszystkie? Zanim się złapie i będzie trzeba albo użyć jakiś innych, albo spróbować zestartować grę, bo ja nie wiem, które jeszcze mogłyby być dobre. Nie wiem, czy mam w ogóle jakieś, nie wiem, Timer Bole albo... Jesteśmy teoretycznie w jaskini, więc Dusk Bole nie będą chyba dobre. Recelek, nie padnij. Temu to się w ogóle powerpointy powinny skończyć zaraz, a nie. On też pewnie liczy na to, tutaj zaraz mu się skończą ultrabole. Ciekawy, czy skończą mu się najpierw ultrabole, czy najpierw powerpointy. Nie no, ale one... Właśnie to jest to, co mnie zawsze ciekawiło, że przeciwnicy, czy to NPC, czy dzikie Pokémony, nie mają tak naprawdę powerpointów, nie? Mają jakby nieskończoną ich ilość. Tylko po prostu statystyki w pewnym momencie nie mogą pójść wyżej, jeżeli wykorzystujemy cały czas właśnie tak jak tutaj. Jak na rzeczonym przykładzie, że amnezję używa Uxie. Uxie, ja bym mówił Uxie, ale to jest Uxie. Chyba, że po angielsku będzie Uxie. Uxie. Trzeba być bardzo cierpliwym, nie? Niestety. Timer, taski, ultra. Więcej raczej nie ma sensu. Walki z tangami zazwyczaj nie trwają za długo, żeby zobaczyć, czy nie mają PP, czy nie. Ale Pox na dziko na pewno mają. Mówi, że Pox na dziko na pewno mają powerpointy? Walki z trenerami? Oj, no nie wiem. Tak, nagle. Drakeno, mam nadzieję, że tam przeklinałeś dosyć mocno. On dostanie pseudonim. Od Spongiego. Pseudonim Uxie od Spongiego to będzie Makłowicz przez L. Nawet mu pasuje. Makłowicz, tylko zazwyczaj mają jakiś ruch, który normalnie ma około 40, co sprawia, że te walki mogą być długie. Pewnie tak, no. Udało się go złapać, więc zapiszmy grę. Jeszcze żyje. I mam w Pokédexie 150 Pokémonów. I teraz mi brakuje na pewno tego Riolu jeszcze, nie? Bo jest 151. Tak, brakuje mi Riolu, więc lecimy w takim razie do drogi dla rowerów, żeby go wykluć. Tam będzie chyba rzeczywiście najszybciej. Co to było? Tak, Cycling Road tutaj. Uzupełni Ultra Bola. To znaczy... Tak, zrobię to teraz, chociaż na razie nie będziemy łapali tej ostatniej legendy, która na mnie czeka. No i jeszcze sobie wyleczę poksy. Ale tak, masz rację. Warto to zrobić.
Warto to zrobić i tak zawczasu, bo potem zapomnę i nagle będę w takiej pałę, że o kurde, mogłem uzupełnić moje ultrabole, a nie mam. No zeszło ponad 30 i tak jest nieźle. Moim zdaniem był bardzo dobry wynik. Ja się nie spodziewałem, że go złapię tak w miarę no to nie było jakoś super ekstra szybko, ale i tak, że tak się uda. Czekaj, no pewnie tam przeklinałeś w tle i na pewno to zadziałało, mogę się założyć. Jak... Niech ten Vulpi to w końcu złapie, bo już po prostu nie mogę wytrzymać. Dobra, weźmy 100. I tak będę łapał dużo. Więc weźmiemy. Dobra. Zrobimy zapis. No i lećmy na drogę dla rowerów. Cycling Road. Ja tu już wszystkich ubiłem. Więc raczej mnie tutaj nie powinno złego czekać. Najlepiej tylko... Czy ja mogę przerzutkę zmienić? Ta jest lepsza. Najlepiej znaleźć takie miejsce, gdzie... nie będą mi przeszkadzali. Tu na przykład. Nie wiem gdzie, tak szczerze. Najlepiej by było może tu. Do góry. I dół. Dobra, no na razie jest spoko, na razie mi nie przeszkadzają. Chyba rzeczywiście nie znajdę szybszego miejsca na wyklucie tego jaja niż tu. Na jeździ na rowerze teraz. Moja postać. O nie, przesunął mnie, co za zły. Złapała. Powinienem sobie włączyć krokomierz, nie? No, bo nikt mnie nie zaatakuje i jakby... Wygląda na to, że mogę na spokojnie sobie jeździć góra-dół. Nie ma też przeszkód, to jest ważne. Dobra. Pewnie potrzebuję zrobić 3000 kroków, jak nie więcej, albo nawet 5000. Tak mi się wydaje, więc ja nie wiem, czy ja to po prostu wytrzymam tyle. Przy nabijaniu teraz tych kroków. Bo Riolo na pewno wymaga bardzo dużą liczbę kroków, żeby się wykluć. Mogę się założyć. I na pewno nie jest to 500. Miałem 66 tysięcy kroków, odkąd zacząłem go... Odkąd go dostałem, nie? It doesn't seem close to hatching. To jest najgorsze, co mogli mi powiedzieć. Trekona, a jesteś w stanie mi sprawdzić, ile trzeba mieć kroków, żeby wykluć jajo Riolu? Że mi Google podpowie. Ok, Google. How many steps to hatch Riolu egg? Jeszcze raz. Ok, Google. How many steps to hatch Riolu egg? How many steps to hell? To nie jest prawda. Ja tak nie chcę. Jeszcze raz. Sobie nie będę pytał Google'a. Riolu
Steps. O nie, to mnie przesunął. Dobra, tutaj mam znalazłem jakiś game, coś tam. 6400. Less if you use a magma armor flame body on your team. Ale ja nie mam magma armor i flame body. Więc 6400 kroków. No to jak ja go dostałem mając 66 tysięcy kroków, no to teoretycznie powinienem móc go wykluć za jakieś 2000, tak? Przynajmniej tak wychodzi na to z przelicznika. Patrzmy, czy w ogóle coś jest bliżej. It appears to move occasionally. Occasionally. Dobra, no to myślę, że się uda. Trochę pojeżdżę góra-dół i... Natomiast są takie statystyki draka. No wydaje mi się, że są statystyki do wykluwania chyba wszystkich jajek Pokémon. Tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że po linii prostej nie ma 100 kroków jeszcze, nie? A jak zmienię przeszkódkę, to będę jechać lepiej. Nie chciałem tu. Nie. Może jest gdzieś jakaś inna jeszcze droga, która mi pozwoli jeździć na rowerze wyklując. Może gdzieś w kółko mógłbym jeździć, może szybciej nabiję. Ej, tu jest jeszcze spoko droga. Powróciwszy, siema. Właśnie próbuję haczować jajko Riolu. Mam nasze nalanie, właśnie jeszcze tylko Riolu został. Złapaliśmy pozostałe legendy już. Znaczy te pieski, nie pieski, kurde, duszki. Jeszcze tylko Riolu i... sukces. I mam 151, ale widzianych, nie? Bo oczywiście nie złapanych. Złapanych to jeszcze kawał drogi. Spoko, wydaje mi się, że jeszcze mniej niż 1000 kroków i powinien być. Ile zejdzie? Nie, właściwie wydaje mi się, że jak dobiję do 70, max 73 tysiące kroków powinien się już wyhaczować. Aż mi streama zlagowało. Nie muszę mieć złapanych, no właśnie podejrzewam. Co się dzieje, nie było mnie trochę. Udało się złapać dwa legendarne duszki. Trzeci jest gdzieś tam, łazi sobie. A ja teraz próbuję wykluć jajko Riolu, Jacob. I jeżdżę sobie w kółko. No mówiłeś, że robiłeś obiad dla mamy. Pamiętam. Nabijam te kroki. Trochę się czasami zahaczam, ale no... Jak robię duże zakręty... Tak naprawdę... To tak się chyba najszybciej nabija na zakrętach. Sobie przy okazji, co zrobiłeś na obiad? Jest! Jest! Kluje się! A jak to nie jest Riolu? Tylko jakiś inny Pokémon? To trochę lipa będzie. Na szczęście. Na szczęście jest to Riolu. Czy ja mogę mu dać pseudonim? Tak. Dostanie pseudonim Paździoch od Panasa. Quesadille. Quesadille robiłeś do jedzenia, zazdro. Okej. Zapiszmy. Ja mam już wszystkie. I teraz ja muszę iść do profesorka, jak ja mam 151 w Pokédexie? Czy do kogo?
Quesadilla z kurczakiem, kurde, no zjadłem. Ja mam chyba ojakatę na półce, więc chyba sobie ojakatę wezmę, czasne. Dobra, to możemy wyłączyć. Ach, tak. Pięknie. O, profesor Ołyk! Isn't my old colleague Professor Oak? Where there are Pokemon, you'll find Oak. A ten Oak się tak chwieje. Ach, well, very glad to meet you. As you've heard, my name is Oak. Oaky, Profesor Połyk, Profesor Oaky. Spójrzcie, to jest twoja alegoria. National Mode. Zobaczymy, ile mam Pokemonów w Nationalu. Rama na Spark, no właśnie. Bye now. Busy as ever. Pokeradar. Ooh, damn, son. Okay. Wejdźmy najpierw, zobaczmy mój National Dex. 163 w Nationalu mam. Jaki mam ostatni numer? Useless, bo te poki też w undergroundzie są. No. Manafi. No dobrze. I mogę sobie switchować Pokédexy pomiędzy Sinnoh oraz Nationalem. Dobrze, to teraz wejdźmy sobie ten przedmiot, co przed tym dostałem, czyli... Ach, nie to. Pokeradar. Zarejestrujmy go w miejscu, gdzie jest ta wędka, bo ja nie potrzebuję. I wbrew pozorom wałę Seekera chciałem zarejestrować tutaj zamiast rowera, bo ja z rowera praktycznie w ogóle nie korzystam i to jest tak praktycznie w każdej grze Pokémon. Zapiszmy. I pięknie, udało się dzisiaj zrobić bardzo wiele, ale trzeba sobie zrobić przerwę, bo to jest też ważne, żeby robić przerwę.